Proszę Państwa, kolejny wykład mój będzie dotyczył chorób nowotworowych, tak jak tutaj już zapowiedziałem. Chcę, zaczynając ten wykład, powiedzieć, że zostaliśmy stworzeni wspaniałym układem immunologicznym, czyli odpornościowym, i od niego zależy bardzo wiele. On nas chroni. Im jesteśmy młodsi, tym jest on silniejszy w miarę wieku, w miarę popełnianych błędów. Aha, tak, dobrze. Dziękuję za naukę. Każdy się przyda. W miarę popełnianych błędów jest coraz słabszy, dlatego im jesteśmy starsi, tym więcej chorujemy, prawda? Natomiast chciałbym dodać jeszcze jedną rzecz, o której pewnie nie wszyscy sobie zdają sprawę, mianowicie, że my mamy również zdolności do samooczyszczania organizmu. I te zdolności samooczyszczania organizm próbuje wykorzystać wtedy, kiedy w organizmie pojawiły się różne toksyny. A to może być i od żywności, to może być od papierosów, może być od alkoholu, od wielu różnych innych rzeczy, od narkotyków przede wszystkim. Jak my to robimy? No próbujemy się pozbyć toksyn, ale nie jest to łatwe zadanie. Jest nam potrzebny ktoś, kto by nam pomógł. I kto to taki jest? Są to mikroorganizmy, właśnie te wirusy, bakterie, czasami grzyby, które rozkładają te toksyny, często żywiąc się nimi przynajmniej w jakiś sposób, i wtedy dopiero one mogą być łatwiej wydalone. Ale co się stało? Wykorzystuje to przemysł farmaceutyczny, żeby wsadzić ludziom zdrowym jak najwięcej leków, prawda? Bo te wszystkie pseudochoroby, jeżeli my je przejdziemy, jakiś koklusz czy coś, powiedzmy w młodości, to oznacza, że wyrzuciliśmy toksyny z organizmu i system immunologiczny jest silniejszy, tak? Natomiast jak się hamuje to wydalanie toksyn, to się działa na niekorzyść organizmu i sprzedaje nam się niepotrzebne leki. Nam żadne leki nie są potrzebne, przynajmniej zdrowym ludziom. Z całą pewnością nie. Natomiast potrzebne nam są substancje, naturalne substancje, bo my jesteśmy przecież naturalni, które są w tym, czego nam się nie pozwala, bo to jest konkurent dla przemysłu farmaceutycznego. Natomiast przemysł farmaceutyczny sobie jakoś tak urządził, że sprzedaje nam patentowane leki. A co to znaczy patentowane? To jest sztuczna chemia, czyli coś, do czego my nie jesteśmy absolutnie przystosowani. W sztuczny sposób winduje się ceny, prawdopodobnie to jest główny motor, bardzo wysoko, bo badania, które musi się przeprowadzić dla takich leków, kosztują od 100 do 150 milionów co najmniej, jeżeli nie więcej. Natomiast niestety panowie doktorzy są teraz właściwie na studiach medycznych, już się nie uczy, jak korzystać z własnego rozumu, ale jak dyspozycje farmaceutów realizować. I wtedy sprzedaje się leki patentowane, które oni produkują, prawda? Czysty zysk dla kolegów, którzy mają zupełnie inny papierek, prawda? Bo to lekarze, ludzie z papierkiem Akademii Medycyny powinni wykorzystywać farmację, prawda? Badać jej leki w sposób uczciwy. I jeżeli zapisują te leki, to powinni wiedzieć, jak to działa, prawda? Nie, że ktoś im powiedział. Powinni mieć jakieś własne badania, które by to uzasadniały. Bo przecież lekarz wypisuje, jaki lek dobiera pacjentowi i ponosi pełną za to odpowiedzialność, za jego działalność, prawda? Tak niestety nie jest. Więc chcę teraz przejść do tego, że leczenie chorób nowotworowych przeważnie z leczeniem nie ma nic wspólnego. Dlatego, że ono uderza, przepraszam, ja się nie gniewam, wręcz przeciwnie, tylko się nie mogę uśmiechnąć mówiąc, pani. Więc proszę Państwa, my przede wszystkim w chemioterapii, która jest szeroko stosowana w leczeniu chorób nowotworowych, my stosujemy rzeczy, które niestety praktycznie ograniczają lub uniemożliwiają działanie układu opornościowego. W takiej sytuacji tak osłabiony człowiek może zostać dobity przez najmniejszą infekcję. Proszę pamiętać, poza tym jaka jest skuteczność chemioterapii? To jest mniej więcej od 1 do kilku % na 5 lat. Czyli żadna skuteczność, prawdę mówiąc. Dlatego napisałem między innymi tę książkę Leki z naturalnej apteki, bo to jest to wszystko, czego nam rzekomo nie wolno. A nie wiem, dlaczego nam nie wolno. Kto nam ma prawo zabraniać? To, że ktoś traktuje to jako konkurenta, że on musi zarabiać? My musimy być zdrowi, nasz argument jest ważniejszy, prawda? My chcemy tanich, bezpiecznych i skutecznych leków, tak? Czyli wracamy do fitofarmacji, którą ponad 30 parę lat temu z Akademii Medycznej wycofano. Proszę Państwa, chciałem teraz powiedzieć, że na wiele poważnych chorób zagrażających życiu
coraz większej liczbie pacjentów wciąż nie ma skutecznych terapii, które mogłyby pacjentom przynieść chociaż nadzieję. Na przykład projekt Strategii Walki z Rakiem w Polsce na lata 2015-2024, opracowany przez polskich onkologów, nam tą nadzieję całkowicie odbiera. Dlaczego? Dlatego, że prezydent Nixon na początku lat 70. wypowiedział wręcz wojnę chorobom nowotworowym. Wydano miliardy dolarów na badania nad rakiem i poszukiwanie środków, które miały hamować jego rozwój. Niestety teraz wiemy, że to była kompletna plajta. Chorób nowotworowych w Stanach Zjednoczonych jest coraz więcej i to będzie coraz więcej u nas, jeżeli my taką samą idealnie strategię walki z rakiem planujemy na najbliższy lat. Żadnej nadziei. Czyli dlaczego? Nie umiemy leczyć raka? A co to właściwie jest rak, proszę Państwa? Histolodzy, którzy robią badanie biopsji, tego co pobrano jako wycinek, jeżeli widzą, że to nie są zdrowe komórki ludzkie, to mówią rak. A czy to jest naprawdę rak? Kto to uzasadnił? Kto to sprawdził? Kto udowodni, jak on działa? Prawda? Dlaczego tak się stało? Na te tematy właściwie odpowiedzi nie mamy. Natomiast chcę Państwu powiedzieć, że istnieje wiele badań, które prowadzą specjaliści od tego, czego akurat histolodzy nie umieją, na przykład mikrobiologia czy parazytologia, którą właściwie w Polsce słabiutko jest rozwinięta i niechętnie jest, się ktokolwiek tym zajmuje. Natomiast w Rosji, ja mam podobny pogląd na Rosję jak wszyscy Państwo, może nawet lepszy, bo ja jestem spod Lwowa, prawda? Mam pewne podstawy do innych mniemań, ale widzę tam wielu mądrych ludzi i robiących pożyteczne rzeczy. I na przykład uważam, że parazytolodzy rosyjscy są w czołówce światowej. Nie wiem nawet, czy pani Simonowa, no Jelisiejewa pewnie tak, ale Simonowa nie jestem pewny, czy ma stopień lekarza. Ale oni mogliby się profesorowi medycyny uczyć z całą pewnością. Tam się przyjeżdża na 2 tygodnie, z całej Europy przyjeżdżają ludzie, żeby stwierdzić, jakie mają pasożyty i wyjeżdżają bez tych pasożytów. Czy to jest w pełni prawda, nie wiem. Bo pasożyty to jest kilkaset, jeżeli nie parę tysięcy różnych gatunków, z których niektóre ważniejsze my już znamy. Ale wielu jeszcze nie znamy, tego nikt nie potrafi odpowiedzieć, jak nie ma odpowiednich badań. Chcę raz tylko powiedzieć, że pracownicy naukowi widzą dzisiaj, że komórka nowotworowa do przeżycia potrzebuje bardzo dużej ilości glukozy. Czyli pierwsze ostrzeżenie dla tych, co jedzą, unikać słodyczy i bardzo uważać z pokarmami, do których się sztucznie wprowadza cukier. Jest takich bardzo wiele. Ja się też dowiedziałem niedawno, że na przykład w jogurcie, który powinien być super zdrowy, jest bardzo dużo cukru. I nikt nas o zdanie nie pyta, tylko uważają, że to się lepiej sprzeda. To jest jedna rzecz. Również będę może kiedyś jeszcze miał możliwość Państwu przedstawić wykład o sposobach odżywiania. Chociaż dzisiaj się dowiedziałem od pana Tadeusza, że jest ogromnie wiele rzeczy, których ja jeszcze się muszę od nich nauczyć. Więc możemy wymieniać tą wiedzę, natomiast żeby ona była coraz lepsza. Ja się chętnie uczę, tylko no nie zawsze jestem pewny, czy to, co ja wiem, to ja właściwie stosuję. To jest błąd wielu z nas, prawda? Można wiedzieć, ale dopiero się sprawdza. Na przykład, jeżeli Państwo chcą ratować się alkalicznym metabolizmem, który ja polecam, ja sam to stosuję jako moją jedyną nadzieję na te moje skromne 88 lat, ale chcę jeszcze parę lat pożyć. Jeszcze parę lat temu myślałem, że do tej 90 z łatwością dojdę. Dzisiaj jestem zachwiany w tym. Dlatego, że mózg nie, ale ciało zaczyna mi trochę sprawiać kłopotów. A więc musimy likwidować glukozę. Niektórzy uważają, że nawet miód. Ja miałem nawet kłopoty, bo chciałem do czasopisma optymalnych, które popieram, napisać artykuł o produktach pszczelich. Oni zaprotestowali, bo miodu oni nie uważają. Ale proszę Państwa, produkty pszczele to nie tylko miód. Chociaż każdy miód leczy co innego, prawda? Czyli jest tu wysoka specyfika. Jest tam fruktoza, to prawda, ale jest bardzo wiele rzeczy pożytecznych, których nie da się z cukrem zwykłym porównać. Natomiast pyłek kwiatowy jest to rewelacja. Żaden przemysł jeszcze nie potrafił takiego zestawu różnych pierwiastków, które w tym są, wyprodukować. A to można kupić za 60 zł pół kilo, prawda? Tak samo można wyrażać się pozytywnie o propolisie, który jest lekiem przecież od dawna uznanym. A więc produkty pszczele to skomplikowany zespół różnych spraw, z których na pewno wiele trzeba uszanować. Proces produkcji energii w komórce nowotworowej nie przebiega przez utlenianie glukozy, ale przez jej fermentację.
Produktem ubocznym procesu fermentacji jest kwas mlekowy usuwany przez komórkę na zewnątrz. Komórka nowotworowa jest wrażliwa na odczyn pH w jej wnętrzu. Ale proszę Państwa, żeby wiedzieć, czy my mamy odczyn alkaliczny w stosunku do tego, co jemy, my powinniśmy wyważyć zawsze dwie bardzo ważne rzeczy. Pierwsze, jaki jest nasz kwas żołądkowy, bo my przecież musimy trawić. Więc alkalizacja pełna, nieświadoma, niedobry sposób wprowadzana, może nam to utrudnić, prawda? Więc jeżeli Państwo chcą być pewni, czy mamy dobry kwas żołądkowy, to proszę zrobić taki skromny eksperyment. Nalać sobie szklankę wody, czy pół szklanki wody, do niej włożyć łyżeczkę lub pół łyżeczki sodki oczyszczanej, która jest rewelacyjnym lekiem przy okazji, tylko nie na długi dystans, na krótki, tak. I patrzeć na zegarek. Jeżeli po 2 minutach nam się silnie odbije, to mamy cudowny kwas żołądkowy. Jeżeli jest to coraz bliższe 3 minut, to już trzeba być ostrożnym, a im później, tym gorzej. Więc trzeba wspomagać nasze trawienie, czyli w ten sposób na przykład ja dodaję łyżeczkę octu jabłkowego do szklanki czegoś, co piję, i to też pomaga. Istnieje wiele innych rzeczy, które mogą pomóc. Cytryna na przykład. Z przerażeniem wysłuchałem kiedyś wypowiedzi lekarza, który powiedział, że on nie zapisuje witaminy C, bo ona zakwasza. No, siedziałem zbyt daleko, żeby zareagować jak należy, no niestety. Ale tak się dzieje, że ludzie nie rozróżniają, że jak jest coś kwaśne, to musi być kwasotwórcze. Tak wcale nie jest. Cytryna jest bardzo silnie zasadotwórczą, prawda? Takich rzeczy jest bardzo wiele. Trzeba się tego nauczyć. Natomiast dwie rzeczy. Kwas żołądkowy musi być przez nas szanowany i pilnowane, żeby był jak najmniej się zmieniał, czyli jak najbardziej kwasotwórczy i zasadotwórczy metabolizm. Ale żeby być pewnym tego zasadotwórczego metabolizmu, my musimy to sprawdzać, a nie być pewni, że my wszystko wiemy, jesteśmy tacy mądrzy i to wszystko powinno być dobrze. Jak to sprawdzać? Przykra sprawa. pH porannego moczu. Jeżeli jest 5, to jest tragedia. Jeżeli jest 6, to jest w miarę tak jak u wszystkich ludzi, ale to z metabolizmem kwasotwórczym, kwaśnym metabolizmem. Natomiast ja na przykład mam dzięki temu, że zacząłem pilnować, mam 7,4, bo nie ma już wyższej możliwości sprawdzenia przy lakmusie. Więc to są dwie bardzo ważne rzeczy. I ten metabolizm alkaliczny również przed nowotworami mógłby nas chronić. Transport tlenu do wnętrza komórki nowotworowej jest upośledzony. Proszę pamiętać, Nagroda Nobla była kiedyś dana za to, że nowotwory to są rzeczy, które powstają z braku tlenu, prawda? Więc trzeba tego pilnować. Około 70-80% pacjentów nowotworowych umiera z powodu przerzutów. Prawie 97% objętości guza nowotworowego stanowią komórki nowotworowe, ale to nie są one takie groźne. Najgroźniejsze są występujące w niewielkiej liczbie, mianowicie w około 3% komórki macierzyste. To je przede wszystkim powinniśmy zwalczać. Niestety chemioterapia czy radioterapia nie działa na nie, wręcz przeciwnie. Chemioterapia przyczynia się do większego namnażania się głównych komórek macierzystych. To jest właśnie główną przyczyną przegrywania wojny z nowotworami. Z tego właśnie względu chemioterapia podawana pacjentowi po wycięciu guza prowadzi do katastrofy i powinna być zakazana. Niestety pacjentom się o tym nie mówi. Może niektórzy panowie doktorzy wiedzą, ale na tym nie mówią. Schorzeniem, którego nazwa pochodzi wprost od objawu, jest także choroba nowotworowa. Nawet w dzisiejszych czasach wielu lekarzy i pacjentów trwa w przeświadczeniu, że nowotwór jest guzem, czyli czymś fizycznym. Stąd uważają, że wycięcie guza jest wyleczeniem tej choroby. W rzeczywistości guz to efekt choroby nowotworowej, a nie jej przyczyna. Jakie są przyczyny powstawania nowotworów, które już znamy? A więc po pierwsze niedotlenienie organizmu i prowadzący do tego kwasotwórczy metabolizm, czyli nieodpowiednie odżywianie. My po prostu kochamy pewne rzeczy i póki się nie zachoruje, to w ogóle nie zadajemy sobie żadnego trudu, żeby być zdrowym. Powinna być nauka, która nas powinna uczyć, jak żyć, żeby być zdrowym i żyć długo. Prawda? Takiej nauki nie ma. Wszystkie inne są mniej ważne, prawda? Ale ich nie ma. Panowie doktorzy nas w tej dziedzinie też nie szkolą. Poza tym, jak się przyjrzymy ich sylwetkom, ile to oni koniaków muszą wypić, ile to papierosów muszą wypalić,
No tu niestety, ale to nie jest dobry przykład w większości przypadków. Ja nie mówię, że wszyscy palą. Ja na przykład mogę się pochwalić, że wypaliłem 3, jak miałem 9 lat i bezpowrotnie rzuciłem palenie. Zresztą Mark Twain, jeżeli Państwo lubią humor, mówił, że on 53 razy rzucał bez trudu palenie. Rozwijające się w organizmie człowieka pasożyty i promieniotwórczość, bardzo często oba te czynniki są przyczyną nowotworów. Rak jest także efektem niewłaściwego stylu życia, złego odżywiania, nieradzenia sobie z różnymi negatywnymi emocjami, zarówno w pracy, jak i w rodzinie. Niestety i tu ich nie brak. Poza tym nasz tryb życia, trudności z pracą dzisiaj, jaką ma ogromna ilość ludzi, no zresztą nawet bandytyzm, który powstaje, ale to jest powstanie z niedoboru. Kraj jest biedny po prostu. Jak ktoś nie ma co jeść, nie ma z czego żyć, no to bierze się za to, bo w więzieniu przynajmniej mu jeść dadzą, prawda? Ale to jest dowód chorego społeczeństwa. W ten sposób nie da się wszystkim żyć właściwie. Ogromna większość błędnych diagnoz i wynikających z tego niewłaściwej metody leczenia jest skutkiem dogmatycznego leczenia farmaceutów. Uważa się, że rak to aktywnie rozwijająca się komórka. Nikt jednak nawet nie próbował wyjaśnić, co i w jaki sposób uruchamia rozwój tych komórek. Decyzje podejmują histolodzy. A więc tak jak powiedziałem, jeżeli to jest coś, co odmiennie wygląda niż żywe komórki w organizmie człowieka, to się przeważnie diagnozuje rak. Jak Państwo niedługo udowodnię, tych zdiagnozowanych raków, które rakami nie są, dlatego nazwałem to pseudonowotworowy, prawda, jest ogromnie wiele. Przede wszystkim istnieje ogromna ilość książek, które mówią o naturalnych metodach leczenia raka, a panowie doktorzy z tego kompletnie nie korzystają. Jak dyspozycję postawiono, tak się je realizuje. Jak ktoś umarł, to zgodnie z dyspozycją, to nikomu nic nie grozi. Zresztą, proszę Państwa, panom chirurgom, którzy biorą nieraz potworne pieniądze za kilka godzin pracy, żadnej odpowiedzialności się nie przypisuje. Prawda? Oni za niczego nie odpowiada. Odpowiada pacjent, jego rodzina, ale ten, co spowodował nieszczęście, niekoniecznie. Teraz chciałbym powiedzieć, że istnieje bardzo wiele literatury na temat nowoczesnych metod, naturalnych metod leczenia raka. Jest ich co najmniej kilkadziesiąt, ale wymienię tylko niektóre ważniejsze. Wspomnę przede wszystkim o pani Huldzie Clark, właściwie nie lekarzy, ale ona kończyła wiele fakultetów, które w medycynie powinny być dostrzegane. Mam wiele jej książek, ale szczególnie polecam ostatnią, wydaną tuż przed śmiercią. Naturalne leczenie wszystkich nowotworów. Można to było kupić, nie pamiętam, za 40 zł czy coś w tym rodzaju. Wypadałoby, żeby panowie, którzy decydują o chorobach nowotworowych, czasami sobie kupili z tej diety poselskiej na przykład, bo mogliby kupić z łatwością nakład i rozdzielić kolegom, prawda? Wymienię chociażby następny grzebyk, postać z Kanady. Mam 4 książki, 4 tomy jego wydane. Rak to nie wyrok, ile pamiętam, taki jest jego tytuł. Dalej Lebiediew, prawdopodobnie Ukrainiec, bo gdzieś z okolic Donbasu. Wydał 3 książki, również bardzo dobre i warto je przeczytać. A poza tym na przykład Shelton, Gerson, Breus, Kaczugin, Hammer, Simonton, Szewczenko, Moreman, Todik i bardzo, bardzo wiele innych. Ja wszystkich nie czytałem, nie jestem w stanie ocenić. Być może, że one mają różną wartość, ale czy nie powinno się prowadzić badań w tym kierunku? Przecież wtedy byśmy wyjaśnili, co jest naprawdę rewelacyjne, co jest dobre, co może dopiero trzeba jakoś udoskonalić, żeby było dobre. Chcę teraz wspomnieć o wspomnianej tutaj przeze mnie już specjalistce od spraw parazytologii, pani doktor z pewnością, Oldze Jelisiejewej. Ona wydała w roku 2012 4 tomy i w 2013 5 tom. Ja kupiłem to za 100 zł w polskim wydaniu. 5 tomów. I proszę Państwa, to są głównie sposoby leczenia chorób przewlekłych i onkologicznych. Czyli ona leczy choroby onkologiczne jako pasożyty grzybowe, bo zna się na specjalności pasożytów i z dobrym skutkiem. Proszę Państwa, takich rzeczy jest bardzo wiele. U mnie też zdiagnozowano raka prostaty, no bo prawie nie ma mężczyzny, który zwłaszcza w zaawansowanym wieku nie miałby problemów. Po prostu ktoś, kto tworzył mężczyznę, by się musiał bardzo spieszyć w tym momencie, jak musiał myśleć o prostacie, prawda? Jest to niewątpliwie słaba rzecz. Mnie to też dobija, bo ja w nocy wstaję 6-7 razy. No, to jest tragedia. Jak mam alkaliczny
metabolizm, to przynajmniej zasypią szybko. To jest ratunek, prawda? Ale to już nie jest to. Ja się dlatego boję nocować poza domem, mimo że tam mam wszystkie warunki. Ale to się okazuje, co ja mam, to nie jest rakiem prostaty, tylko to jest histosoma, to jest pasożyt krwi, przywra. A robiłem PSA i spłaciłem 140 zł co 3 miesiące urologowi, prawda? To zupełnie nie miało żadnego sensu. Ale ktoś brał forsy, miało dla niego sens, na pewno. Jak 20 pacjentów po 140, to już coś jest. Pani Jelisiejowa zdiagnozowała raka, to dotyczyło takich organizmów jak grzybów. Do takich przypadków należała, tak jak wspomniana przeze mnie, histosomatoza, bąglowica, która w 90% jest diagnozowana jako rak, i fibrolobotrioza, wywoływana przez, zaraz, bo mi się tu kartki zrypiają, a muszę powiedzieć co. Stasieńcem bluzygłowcem, który atakuje jelito cienkie. Ksokokaroza, zaatakująca wiele narządów jak jelita, drogi żółciowe, wątroba, kanały trzustki, płuca, nerki i wiele innych. Czyli widzimy, że te choroby grzybowe, które można leczyć zupełnie inaczej, o wiele bezpieczniej, o wiele skuteczniej, o wiele taniej, i czasami nawet wystarczy inteligencja pacjenta, żeby sobie mógł poradzić. Bo proszę Państwa, pasożyty potrzebują pokarmu. Jeżeli my wciąż jemy to samo i akurat one z tego żyją, no to im się wspaniale żyje, tak? A jakbyśmy zmieniali codziennie dietę, jedli co innego, to już, bez względu na to, co by to było, ma to sens. A najważniejsze jest wiedzieć, jaki to pasożyt nas opanował, prawda? To można zrobić. Różne są metody badania. Najgorsze to badanie kału, najmniej skuteczne, najmniej wiarygodne. Ja na przykład zrobiłem sobie test Wola, lekarza niemieckiego, który zyskał wielką sławę i właściwie większość krajów ma mu te do badania. I wiem wszystko. Wiem, że mam boreliozę. Właśnie to jest dla mnie bardzo ważne. Dlatego czekam, czy w tym pańskim leku, za który jestem bardzo wdzięczny, ale czy to leczy boreliozę. Bo już parę litrów tego wypiłem, a ona nic na to. Ale chciałbym, żeby to działało. I czy ma pan coś, co by na tą histosomatozę podziałało? Bo to jest druga moja bolączka podstawowa. Jeżeli ja się tych dwóch pozbędę, to ja zacznę więcej fizycznie działać. Ja kiedyś, proszę Państwa, uprawiałem wiele sportów. Może to już odległe czasy, ale w piłce nożnej miałem 11 sekund na 100 metrów. Wtedy niewiele jadłem, bo zostałem sam, jak miałem 10 lat. Wtedy musiałem sobie radzić w życiu. Natomiast no, możemy również, jeżeli będziemy wiedzieli, jakiego mamy pasożyta, zastanowić się, czytać książki, które o nim istnieją w literaturze, chociażby tą ostatnią książkę pani Huldy Clark, gdzie są informacje, co dany pasożyt musi mieć w pokarmie, żeby mógł przeżyć. I wiemy, jakie to pasożyty często są. I na przykład, jeżeli to są ziemniaki, to nie jemy ziemniaków przez tydzień lub dwa i nie ma pasożyta. Czy to nie jest prostsze niż chemioterapia? Albo owiec? Albo jakieś inne rzeczy. Niestety uprzedzam, że są takie pasożyty, które muszą mieć cebulę, czosnek i musztardę. A my myślimy, że czosnek to jest rewelacja na wszystko. Niestety i tu są ostrzeżenia, prawda? Fasciola buski działa, przywra, która kocha to i żyje dzięki temu, że to jest. Poza tym, proszę Państwa, istnieje straszna ilość możliwości działania. Ja powinienem teraz powiedzieć, no, wiele rzeczy o pasożytach mogę, trochę muszę Państwu darować, ale temat muszę wywołać, prawda? Więc proszę pamiętać, że istnieje ogromna ilość pasożytów, których pojawienie się w medycynie jest właściwie pomijane. Panowie doktorzy uważają, że to nieważne, a tymczasem od tego zależy nasze życie, no bo choroby nowotworowe do niedawna były uważane za drugi czynnik śmiertelności. Jeżeli to nie są nowotwory, tylko to jest pseudonowotwór, to już nie jest to drugi czynnik. Będę Państwu mówił i o badaniach, i o przede wszystkim o sposobach leczenia. Ja tu nawet na tych stołach znalazłem rzeczy rewelacyjne, które powinniście kupować, zażywać. Między innymi te mieszaniny różnych ziół, nawłoć, piołun, no, łupy, zielone orzecha, prawda, są rewelacją. Co tam jeszcze? Goździki, prawda? To są te podstawowe rzeczy. Ale jest wiele innych, które też należy sprawdzić. Pasożyty oczywiście nie dają specyficznych objawów od razu. Jak ich jest niewiele, to te objawy nie są takie mocne. Ale z czasem, jeżeli pojawiają się chociażby takie jak zmęczenie, osłabienie czy niedyspozycje pokarmowe,
problem zaczyna być coraz to wyraźniejszy. Ja chcę Państwu teraz powiedzieć o różnych objawach, które mogą świadczyć o obecności pasożytów w naszym organizmie. Więc na przykład problemy skórne, duża ilość różnych plam, bóle głowy, rozdrażnienie, wczesne zmarszczki, wysypki skórne, pokrzywka, nerwowość, zgrzytanie zębami. Trzeba patrzeć, kiedy on zgrzyta zębami, na kogo patrzy, bo może to być co innego, prawda? Łamliwość paznokci, gazy, wzdęcia, zaparcia, biegunki, bóle stawów i mięśni, częste przeziębienia, astma, niska hemoglobina, anemia, utrata apetytu czy chroniczne zmęczenie, osłabienie, a nawet nerwica. Często osoby, które cierpią na problemy płucne, zmagają się z astmą, częstymi przeziębieniami czy zapaleniami płuc, udają się do specjalistów, którzy zaleczają jedynie leczenie objawowe, które nie likwiduje przyczyn. Jeżeli więc obserwuje się dalsze nasilenie objawów, nie wolno czekać, aż sytuacja ulegnie pogorszeniu. Trzeba wybierać odpowiednią metodę diagnozy i wyjaśnienia przyczyn. Proszę Państwa, to leczenie przyczyn i leczenie objawów to jest wielka zmora i w moim przekonaniu jest to wielkie oszustwo ze strony medycyny, a przede wszystkim farmacji. Bo te leki, które oni sprzedają, my kupujemy. Ja też kupowałem masę leków, które miały pomagać na moje problemy, ale żaden z nich nie okazał się skuteczny. Wydałem bardzo wiele pieniędzy. Nie wiem, co teraz zrobić z tymi lekami, których nie do końca brałem, ich wyrzucić, czy jeszcze nie, prawda? Natomiast okazały się nieskuteczne. Natomiast skuteczny lek to jest taki, który widzimy, że nam pomaga, prawda? Jeżeli my kupujemy i tylko ktoś powiedział za paręset złotych, że jemu to tak świetnie podziałało, to żadne przekonanie do tego. No. Jeszcze Państwu parę takich tabelek chcę zacytować, bo to jest stanowisko już oficjalne WHO, Światowej Organizacji Zdrowia z Genewy, 1996. Tabelka ma trzy kolumny. W pierwszej kolumnie jest lokalizacja raka w organach, czy powiedzmy nazwa tego raka. W drugiej ilość przypadków zbadanych. I w trzeciej przypadki spowodowane przez pasożytniczy organizm. Czyli już idziemy, już wspiera to, co ja mówię, prawda? Więc rak żołądka. 996 tysięcy przypadków, 55% przyczyny pasożyty. Organy kobiece, głównie szyjka macicy. 529 tysięcy, nie przepraszam, milionów 390 tysięcy przypadków, ponad 80% pasożyty. Czyli znowuż ogromna przewaga. A nie zawsze udowodniono, że to są pasożyty, mimo że one mogły tam być. No jeszcze przy tej szyjce macicy chcę powiedzieć, że stosowana jest także szczepionka, która miała podziałać na raka, ale tak naprawdę to nie udowodniono, że ona na tego raka działa, tylko może się raz czy dwa zdarzyło. Ale proszę Państwa, w wielu szkołach wyszczepiono młode dziewczęta, nie pytając o zgodę rodziców, bo za darmo. Proszę Państwa, zaszczepiono nawet chłopców, mimo że oni macicy nie mają, ale to nie przeszkadzało wcale, żeby na nich zarobić, prawda? Jeszcze raz powtórzę niektóre objawy, które się przy pasożytnictwie pojawiają. Z bóle brzucha, biegunki, zmęczenie, alergie, kaszel, brak apetytu. Szczególnie u dzieci objawy wywołane przez pasożytów mogą przypominać astmę, inne schorzenia dróg oddechowych. Zanim więc zaaplikujemy dziecku antybiotyk na przeziębienie czy sterydy, proszę pamiętać, że antybiotyki nie działają na wirusy na przykład, a stosowane są w Ameryce w 200 milionach przypadków. Więc jaki zarobek dla przemysłu, a żadna korzyść dla pacjenta, prawda? Znowu dramat, draństwo po prostu, nazwałbym to krótko. Niestety współczesna służba zdrowia koncentruje się przede wszystkim na leczeniu objawów. Ja w tej chwili kończę książkę, którą na razie nazwałem dla siebie, ale nie wiem, czy ta nazwa ma sens, bo jest za długa. Pacjenci żądają od służby zdrowia uzdrawiania trwałego, a jeżeli leczenia, to przyczyn, a nie objawów, prawda? Bo tak to powinno wyglądać.
Najczęstsze pasożyty w ludzkim organizmie. To niestety muszę im chociaż w ważniejszych przypadkach poświęcić uwagę, żeby Państwo jednak docenili problem. Ogromna większość z nas ma pasożyty. Nie mam żadnej wątpliwości, to jest olbrzymia większość. Więc na przykład z badań Simionowej, prawda, tam ci ludzie, którzy przyjeżdżają do nich, żeby się pasożytów pozbyć, to glista ludzka jest stosunkowo dużym nicieniem od 20 do 40 cm, która należy do robaków obłych. Najczęściej występują w jelicie cienkim, ale mogą przedostawać się do żołądka i do dróg oddechowych. Do pospolitych objawów należą zawroty głowy, bóle brzucha, biegunka lub zaparcia, czasem drgawki, kaszel i podwyższona temperatura. 100% odwiedzających szkołę zdrowia w Soczi było nią zarażonych. 100%, proszę Państwa. Glisty przynoszą ospę wieczną i świnkę, czyli te pasożyty mają swoje pasożyty w formie mikroorganizmów. One mogą również przenosić choroby, na przykład wirusowe czy inne. No, jeżeli komuś się zdarzy, że zwymiotował 40-centymetrową glistę, to on to będzie pamiętał całe życie, prawda? Ale większość ludzi nie zdaje sobie nawet sprawy. Jeżeli chodzi o owsiki, to jest nicień od 10 do 13 mm, zamieszkuje głównie jelito grube dla odmiany. Ponad 90% ludzi w różnym wieku w 2000 roku w Szkole Zdrowia było zarażonych owsicą. Czyli widzimy, jak bardzo pospolite to są rzeczy. I od wielu rzeczy to zależy. Nie umyjemy warzyw, nie umyjemy owoców, zjemy coś nieodpowiedniego, nie zdając sobie z tego sprawy. Poza tym nasi ulubieńcy, koty, psy, prawda? Ja kocham wszystkie zwierzęta, proszę Państwa. Ja jestem ornitologiem, jestem entomologiem. I to kiedyś byłem bardzo dobrym. Ale na przykład tu też są konflikty. Ja karmię sikorki. Codziennie do mnie przychodzą, upominają się, stukają w szyby, jak nie dał śniadania. Bo zwykle dostają przede mną, prawda? Ale koty mi są niepotrzebne, bo one uważają, że to śniadanie jest dla nich, prawda? I że muszę koty pędzić. Natomiast proszę pamiętać, że nie ma prawie kota, który nie miałby tasiemca. A tasiemce są tak plenne, że byłbym zdziwiony, jakby gospodarze też nie mieli. A tasiemce się zwalcza trudno. Ja takie pytanie, jak się zwalcza tasiemce, zadałem kiedyś wybitnemu weterynarzowi i bardzo długo milczał, zanim mi odpowiedział. Hulda Clark odpowiedziała, że już niedługo będzie wspaniały sposób, ale niestety wzięła i umarła i nie wiemy. I nie wiemy. Pewnie coś łatwego, ale trzeba by wiedzieć, prawda? Natomiast jeżeli mamy psy i koty, to to są nasi ulubieńcy. Zwłaszcza psy. Ja do psów mam większą admirację niż do kotów, mimo że są nie tak czyste jak koty. Ale jak wracam ze sklepu, to one się tak cieszą, jakbym ja z Ameryki wracał. Nie? Machają ogonem. Żona nie macha, prawda? Ale żeby chociaż dzień dobry powiedziała. Nie? A pies się cieszy. A kot, on ledwo nas zauważa. Chyba, że go od świtu do nocy karmimy. Zdarza się. Ja nie mówię, że całkiem nie, ale to już jest inny rodzaj miłości. Natomiast obu zwierzakom, jeżeli są w domu, to należy się to samo co ludziom, czyli odrobaczanie wszystkich i dorosłych, i tego co ma pasożyta stwierdzonego, i tego co nie ma, i nasze zwierzęta. Jeżeli je kochamy, to im się to należy, tak? One nas kochają na swój sposób. Nie można im tego odmówić. Ja na przykład od czasu do czasu się zakradam pod płot sąsiada, żeby nakarmić psa, który tam cudowne rzeczy wymienia, prawda? Tak się cieszy, tak się bawi samotnie, co prawda, że mu się coś na to należy. To jest jak cyrk, jak jakiś spektrum. No, włosogłówka wśród osób odwiedzających szkołę zdrowia 30%. Objawy nudności, drażliwość, bóle głowy. Często drgawki, nieżyt okrężnicy, osłabienie, zapalenie wyrostka robaczkowego i anemia. Po co ja o tych objawach mówię? Żeby Państwo zrozumieli, że na te objawy dostajemy leki chemiczne, prawda? I to nie ma nic wspólnego ze zwalczaniem tego, co te objawy wywołują. Ale ktoś na tym zarabia, a my tracimy. To po co mamy płacić, nie? Panowie doktorzy są i tak dobrze sytuowani. To jest jedna z wyróżniających się finansowo części społeczeństwa, więc nie przesadzajmy. Poza tym, panowie doktorzy, jak ja się sam przekonałem na własnej skórze, jak pacjent przychodzi i mówi, że mam problem z drugim sercem, to po pierwsze kardiolog powinien wiedzieć, co to jest drugie serce, prawda? Mimo że to pacjent mówi. Ale pacjenci czasami nie bywają głupsi od panów doktorów, prawda? Bo nie tylko ten stopień, że skończył szkołę wyższą, ale można mieć tych stopień bardzo wiele, prawda? I różni ludzie je mają. I w ogóle nie zwraca uwagi na to, z czym pacjent przyszedł. Bada mu ciśnienie. U mnie tak wyszło, że było 120 na 80. To przy moim wieku to jest rekord, prawda? Niestety już takiego nie mam.
bierze 100, we 20 minut minęło następny, proszę. Czy nam taka medycyna jest potrzebna? Myślę, że nie. Poszedłem do specjalisty od żył, prawda, bo problem mój się z tym jednak wiąże. Wziął forsę, nawet mnie nie badał. Powiedział, będziesz pan chodził tak, tylko nie tak jak kiedyś. No to ja tak właśnie chodzę, nie? To po co mi było, żebym do niego stówę stracił i się tego dowiedział. No. Więc ostrożnie z lekarzami. Poza tym uwaga, jak chodzicie do chirurga. Chirurg umie tylko ucinać. Ja poszedłem z pęcherzykiem żółciowym i już go nie mam od wielu lat i mam kłopoty z trawieniem. Całe życie. A można było to inaczej zrobić, prawda? Trochę sodki uczyszczanej zmienić to, co w wątrobie i nie trzeba było ucinać. Ale to trzeba pójść najpierw do innego lekarza, który być może miałby jakiś cień wiedzy na ten temat. Z tym jest bardzo źle. Proszę zwrócić uwagę, że ostatnio pacjenci piszą więcej niż lekarze na tematy zdrowia. Bo są zmuszeni do tego sytuacją aktualną. To, co się dzieje, jest kryminalne w sumie. No, mam duży ten przegląd pasożytów, ale powinienem wam darować, ale no, przywry na przykład, chińska przywra, Clonorchis sinensis, niezwykle pospolite i mnożą się w miarę jak się starzejemy, niestety. Pospolite pasożyty w przysadce, przywra wątrobowa, powoduje problemy przewodów żółciowych, marskość wątroby, zapalenie trzustki, zaburzenie pracy żołądka i dwunastnicy. Naukowcy z Azji uważają je za główną przyczynę raka, a w szczególności raka wątroby. Pierwotniaki, no, toksoplazmoza, rzęsistki, proszę Państwa, prawie każdy ma rzęsistkę. Badania z Moskwy, z gabinetów różnych lekarskich wykazały, że prawie wszyscy mieli rzęsistki. Więc trzeba uważać. Badanie. Trochę o tych badaniach. Zacząłem mówić o tym, że po pierwsze są badania elektroniczne, jeżeli nas nie stać na takie, jak właśnie robią Rosjanki, żeby wiedzieć, co to jest, żeby widzieć pasożyta, umieć go poznać, że to jest ten właśnie, a nie żaden inny. U nas się robi elektronicznie, to być może jest prawdziwe, ale ja nie wierzę tak w 100%. W 100% nie wierzę. Ja wiele rzeczy pomijam. Teraz chciałbym przejść do leczenia. Już troszkę powiedziałem, to jest kropla w morzu. Ale trzeba coś wiele wiedzieć. A więc zależy od diety i od tego, jak silny jest nasz organizm. Dieta. Powinniśmy przede wszystkim unikać produktów, które zawierają cukier, białego pieczywa, alkoholu. Ja proszę Państwa, z żalem o tym mówię, bo ja niedawno zrobiłem eksperyment. Mianowicie dostałem odrobinkę ormusu. Przypuszczam, że większość z Was nie wie, co to jest ormus. Ale to jest substancja, która pobudza plony, wzmaga klonowanie. Tylko na płocie, którym jest sąsiadem dzieli, miałem winorość. Już prawie kończyła się. Ale postanowiłem, że to opryskam, bo gdzie indziej nie było po co. Moje gospodarstwo ma 70 metrów płotu, ale tam jest potworna masa zieleni, ale nie ma sensu, żebym jakąś rzodkiewkę tam hodował, broń Boże. I proszę sobie wyobrazić, że zdarzyło mi się, że w ciągu 20 minut na moim balkonie zebrałem wiadro winogron. Poza tym kiedyś musiałem zbierać te winogrona jak najszybciej, bo później były mączniaki. Chorych winogron nie ma sensu zbierać i z tego niczego robić. A teraz ja mogłem zbierać ciężką jesienią, kiedy one już nie powinny w ogóle na drzewie wisieć, a jeszcze były słodziutkie i nic nie było, czyli dwukrotna korzyść. Kto będzie miał dostęp do ormusu, może robić karierę w Polsce. Jest to duża szansa dla polskiego rolnictwa, tylko nie wiadomo, czy minister środowiska na to pozwoli, bo odpady są w jego gestii. Pozbywanie się pasożytów. No więc mówię o tych nadjeżdży siemionowej. Wymienię również pracę, także powinienem biofizyku. Przepraszam bardzo, dobrze? Tak się trudno skoordynować z tym wszystkim. Ta ręka mi jest niepotrzebna albo za bardzo potrzebna. No najważniejsze byłby głodzenie pasożyty, gdybyśmy znali jego tożsamość, prawda, i te jego potrzeby. Wtedy jest to najszybsze, najtańsze, najbezpieczniejsze. Ja mam tutaj tabelę znowuż o z pani Huldy Clark. W pierwszej kolumnie różne pasożyty, w drugiej kolumnie czym on musi się żywić, to jest jego konieczny i trzecie, czym można go leczyć, prawda? Ale myślę, że już nie będę tego czytał, bo i tak nie wiecie, co macie, prawda? Bogactwo trzeba zachować, ale trzeba je najpierw rozpoznać. Teraz chciałbym przejść do preparatów naturalnych, no bo jestem przeciwny wszelkiej sztucznej rzeczy. Mamy tutaj ogromną ilość
Jerzy Clark wykazał, ile pamiętam z Ameryki, około 16 500 zgonów z powodu niestety leków. Preparaty naturalne są bezpieczne, ale nie zawsze skuteczne, gdyż jedynie zapobiegają dalszemu rozwojowi pasożytów, ale nie usuwają ich z organizmu. Poza tym w przypadku pasożytów, które mają zdolność przemieszczania się w organizmie, jak na przykład larw tasiemca, stosowanie ziół może mieć niebezpieczne konsekwencje, bo jeżeli tam mu zaczyna być niedobrze, to się może przemieścić na narządy, których jest bardziej niebezpieczny, prawda? Już nie mówię o mózgu, ale wiele takich jeszcze jest. Teraz chcę przejść do sposobów, w których możemy stosować substancje naturalne. Na przykład pestki z dyni. Raz, że zawierają sporo magnezu. Szkoda, że ja dzisiaj o magnezie nie będę mówił, bo to jest również cudowny lek na serce, o czym nie wiemy, prawda? I pestki z dyni zawierają bardzo wiele rzeczy. Tylko trzeba spożywać kilka garści, możliwie na czczo. Można specjalny sok przeciwpasożyty. No to dzisiaj dostałem w darze mieszankę, prawda, która mi bardzo się podobała, bo obok tego, co ja zwykle stosuję, piołunu, goździków i co tam jest trzecie, a tych łupin z zielonych, no wrotycz to już jest poszerzenie tego, prawda, jest tego, tam w tym waszym jest dużo więcej. Także to jest coś, co mi się podoba bardzo. Więc nie będę już mówił o mieszankach ziołowych, bo jest dużo i niektóre z nich tutaj macie i to dobre. Myślę, że olej kokosowy jest też wart wymienienia. Codziennie zjadaj 6 łyżek oleju kokosowego z roztartym jednym dużym ząbkiem czosnku i jedną dużą czerwoną cebulą, aż do czasu ustąpienia objawów. Nie wiem, czy warto to zapisywać, ale nieprędko ta książka się ukaże. Bo nie wiem. Na jakiego pasożyta? Proszę? Na jakiego pasożyta, czy w ogóle? Przepraszam, nie dosłyszałem. Na jakiego pasożyta to z tym kokosem? Proszę Panią, nie wiem, ale działa przeciw wielu pasożytom. Nie zawsze jest to tak specyficznie wykazane, bo my często, najczęściej zresztą nie wiemy, co mamy, a poza tym jest to przeważnie nie jedna rzecz, tylko kilkadziesiąt. Więc wie Pani, no, to i tak trzeba jakoś troszkę bardziej sensownie do całości. Dieta z jabłek pomaga, proszę Państwa. Nie tylko, że to two apples a day and keeps the doctor away, prawda? No to wiemy, że pomaga w trawieniu, ale również one działają, nie działają korzystnie do pasożytów. Napas zielonych łup orzecha włoskiego w kroplach. Bardzo drogie niestety w sklepach. Ja mam orzecha na działce, to mógłbym majątek zarobić, ale nie chcę mi się tego przygotowywać. Kuracja wrotyczem. Był na stołach tutaj. Nawet nie taki drogi, także był też w mieszankach. Warzywa i pokarmy. To warto zapisać może, bo to częściej jadamy, łatwiej mamy dostęp do tego. A więc burak, kapusta, marchew, czosnek, przepraszam za szybko, tak? Por, cebula, jeżeli cebula, to polecam bardziej czerwoną, bo kwercytyna, innej nie ma. Rzodkiew i szczaw. Z przypraw koper włoski, goździki, pieprz kajeński, szałwia, imbir, szan i tymianek. Dalej migdały i wodorosty. Zdziwiony jestem, bo wysłałem do czasopisma Optymalnie mój artykuł o działach morskich i nie, na razie nie wydrukowali go, ale potem poszli po rozum do głowy, bo im powiedziałem, że jest 10 razy więcej pożytecznych rzeczy w morskich niż w lądowych i że są dostępne, prawda? W niektórych krajach to jest wręcz przemysł łowienia ziół morskich. Wyróżnia się również leki przeciwpasożytnicze. Nie wiem, czy tym Państwu zawracać głowy. Może chcecie niektóre przynajmniej, tak? Więc mechanizm działania pierwszej grupy leków polega na porażeniu układu mięśniowo-nerwowego pasożytów, co prowadzi do ich unieruchomienia. Wtedy pasożyty mogą być usunięte z jelita. Takie leki są aktywne wobec form dojrzałych i we wcześnim stadium rozwoju, natomiast nie działają na larwy migrujące do tkanek. Czyli to jest tylko jeden rodzaj leków. Do takich leków należy pyrantol w leczeniu owsicy stosowany, glisty ludzkiej i kilku innych. Parazykwantel stosuje się w leczeniu tasiemczycy spowodowanym przystenia solium i signata. Druga grupa leków zakłóca przemianę materii pasożyta, uniemożliwia mu wchłanianie glukozy i prowadzi do jego śmierci. Leki działają na jaja, larwy i postaci dorosłych.
Do takich leków należą niklozamid, abendazol i mebendazol. Nie wiem, czy ja to prawidłowo wymawiam, mam nadzieję, że tak. Mogą jednak powodować skutki uboczne, takie jak bóle brzucha, nudności, wymioty, biegunka, ból i zawrót głowy. Wyjątkowo występują wysypka skórna i świąt. Ja słabo panią słyszę, proszę pani. Żona tak na mnie krzyczała, że trochę ogłuchłem. Nie wiem, proszę pani. Ja od leków jestem słaby. Pytajcie farmaceutę. Ja leków nie lubię.